Bye, baby. No i witam w kolejnym odcineczku. Wujek Elvis gra w GTA San Andreas na 100%. W dzisiejszym odcineczku zaczęliśmy sobie od zbierania kasiury, później odwiedziliśmy naszej dziewczyny i teraz zabieramy się za misję z fabuły głównej, a pozostało nam jedno zadanie jak na razie: zdjąć syndykat Loco. W poprzednim odcineczku pozbyliśmy się pierwszego z naszych wrogów, numer 5. Ja tych wrogów numeruję po kolei, tak jak się ukazywali podczas fabuły z gry. Takie numerki dostają. Tempen z Płaskim byli pierwsi, więc Tempen jest jako numer 1. Big Smoke, jak pamiętacie z początku gry, Big Smoke'a spotkaliśmy jako trzeciego, więc Big Smoke jest numerem trzecim, ale złotówka upierdliwy Vincento nam skasuje. Pasowałoby mu uciec. I teraz będziemy zdejmować kolejnych wrogów. Oto nasza lista. Wy ją dobrze już znacie, bardzo dobrze pamiętacie listę naszych wrogów. Ja ją tak będę odświeżał cały czas. Dzisiaj na pewno pozbędziemy się Raidera, ale dokładnie jeszcze nie pamiętam, czy czasem nie T-Bone Mendeza, ale nie jestem do końca pewien, więc zdejmujemy syndykat Loco. Przypier 69. Klub Pier 69. No i musimy iść na górę za Cezarem. Jego fura tam stoi z tyłu. Dziwne, żeśmy jej wcześniej nie widzieli. Ale nie wnikajmy w takie szczegóły. Sis, gdzieś jest, tuś jest, dobra. Snajpera będzie nieodłącznym sprzętem do tej misyjki. Hey man, nice job getting that phone message. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? T-Bone security got here real early. Ochrona T-Bone'a. They got men on the roofs watching over the pier. Okay, yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Tu są właśnie w tym miejscu. Shit, they're heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. Ściągniemy ich, nie byłoby. Jeden. Shit, they walked right into it. One of those Triad boys is down. Spokojnie. Widzę. Kurde mam. To była niezła jatka. Bullshit. Idzie T-Bone. I jest też padalec Raider. Something ain't right. Where's Torino? Chopper inbound! That's gotta be Torino. To musi być Torino. Oh shit, he'll see the bodies on the rooftops. Too late, man. He's tripping out, huh? Smoke grenades? So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Dobra, pora załatwić pozostałą resztę. Ale że mam cela, niech to krew zaleje. Uć tu. Nie no, to jest kpina. Karl, co ty odpierdzielasz? Zostaj dziadu. Co mi tam strzelasz do moich ludzi? A pora tam zejść, załatwić ich z jakiejś broni ręcznej. Oczywiście nie katanu.
O, jakieś granulaty albo coś w tym stylu. Przemielimy im wątroby. O, fuck! Gnojki francowate. Co za goście. Co, nie nadążysz? Dobra. Kuźwa. Który to skurwydziad do mnie ładuje? Tuzie z kondonie. Masz tu. Kondoniasty. A, nie wziąłem sobie do misyjki kamizelki. Dopierdzieliłem. Sam nie wiem, czy do dobrych gnoi strzelam. Muszę wyjść na górę. Kurde mam. Tu jest! Ballasiątko francowate. A ten gnój to co to tam jest? Co to za jeden? Dlaczego ja mam iść tam z powrotem? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Chyba skrywię tą misję, niestety. Trudno, powtórzymy. Dlatego nas Cezar wołał, zaczekaj, zaszczekaj. Znajdź i zabij Tibona. No właśnie, musieliśmy na naszego... Nie będę cię pusznął. Musieliśmy czekać na naszego... przyjaciela Meksykańca. Teraz załatwimy Tibona. A tam jest szczelalina, a pyciarnia jedzie jakby nigdy, nigdy nic. Tam jest, tam się czai. Menda. Ja bym prosił do mnie nie strzelać. Zdejmiemy go stąd? Nie zdejmiemy go stąd. Co się stało? Tam jest jeszcze jeden ziom. A więc dwóch pentaków się pozbędziemy. Rydera i Tibona. Całkiem świetnie się składa. Tego sukienkota jeszcze nie widzimy. Już go widzimy. To nie działa. Ale to już poskutkowało. W trybie natychmiastowym. Mendez, ty skurwy dziadzie. Ryder, ty jebany pytongin. Jeszcze nam wała pokazał. Jak Ameryka cała. Tam jest kondon. Skąd my jakiś statek dołapiemy? Aha, tam jest, dobra. Wszystko wiem. Tam są młodzi na tej wysepce, zrobili balangę, jumpreskę. Robię tam po tańcówę, robią, chleją, żłopią alkohol, tłuszczyk spadł bardzo fajnie. A my im zwędzimy łodzie. Widzicie jak tam balują? Ognicho, kiełbacha, woda. Ryder, złapię cię. Jesteś jebanym sztywniakiem. A nie geniuszem. Geniuszem tu jest tylko i wyłącznie Carl Johnson.
Przed sprawiedliwością nie ma ucieczki, ziom. Ale te łodzie bardziej mi się podobają, jak pływają, niż w GTA 4. W GTA 4 tak jakoś odbijają się od tych fal, tak trochę wygląda to jak z GTA 3. A San Andreas jest git. Git majonez. Peace. No i Ridera mamy z głowy Tibona Mendeza. Dwóch wrogów mniej. No i super, zarobiliśmy 15 kółek na śmierci. Ło kurde, wyskakuj Karl, no niech to szlag jasny trafi. Ale skrzywiłem. Ale nie, od parady mamy głowę i nie po to podrywamy naszą laseczkę, żeby... Gdzież mnie to wydurdało? Żeby tracić bronię i tak dalej. Aha, tu mnie wyrzuciło. Nawet lepiej. Kolejna misja nam się pojawiła. Triady. Postaram się tam dotrzeć jak najszybciej, a zanim to potrwa... Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bike seats and they go cross country. Not right now, I gotta check into some shit. Jakąś furę, no pasowałoby jakąś furę dorwać, albo motor. Coś szybkiego. Ale tamtego, proszę ja was. Nie będę pokazywał dojazdu do garażu. Za chwilę się widzimy przy następnej misyjce. Zapraszam na króciutką przerwę. Hej, witam ponownie. Wróciłem już z tej dalekiej podróży. Troszeczkę przebrałem Karla. Ale tak tylko troszeczkę. Zabieramy się za kolejną misję z fabuły głównej. A nawet fajnie nam to idzie od trzech odcinków, czy tam czterech. Robimy sobie tylko misję z fabuły głównej. Nie mamy jeszcze jakichś takich pierdółek dodatkowych na razie. Choć kilka nieruchomości mógłbym już kupić. Ale jeszcze się nie decyduję. Jeszcze się na to nie decyduję. Zobaczymy, jaką następną misję będziemy mieli. I wtedy najprawdopodobniej otworzą nam się jakieś misje, zadania poboczne. Więc zobaczymy, co nas teraz czeka. Ostatni lot Toreno to trudna misja. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Z tym Torino jest coś nie tak, no bo to jest agent specjalny, rządowy. Bardzo często w GTA zdarzają się agenci rządowi. Nawet nie uszczegli się panowie z Rockstar w czwórce. Nasza pierwsza dziewczyna, Michelle, jest właśnie takowym agentem. Mamy kamizelkę, muszę ją wziąć, ponieważ może być bardzo, bardzo trudno. Aj tam Elvis zaraz, trudno. Może być martwo. Dobra, wyczołgamy tam naszą balię do góry. Oj, nie bardzo. Przodem też nie, to jest cała trawka. A raczej bym powiedział trawską. To nic, klepię w górę. Pożyczymy się jakiś fajniejszy, szybszy wozik. I niedaleko komisariatu policji czeka na nas Toreno, nie Toretto. Szczeka na nas Toreno i będziemy musieli go załatwić. Ale nam się to nie uda.
lady, forgive me. I'm fat and lazy. Dobra, targamy. Fajny ten wozik. Wcześniej go chyba nie widziałem. Albo był, tylko nie zwracałem na niego uwagi. Najprawdopodobniej tak było. Znowu to miejsce. No i są, no i są. Łohoho! Co te chłopy robią? Ładnie się tak bawić. Tu idzie kolejny. Padalec francwaty. Ja strzelam znacznie lepiej. Kondonie. Mówiłem. Dobra, gdzie trendy to się właśnie? Tu się właśnie. Dwie gwiazdki. Ej, zapakował pudło. Dwie gwiazdeczki. Motherfucker. Tam widziałem bicykla. Bardzo by się przydał. Ale weźmiemy jeszcze rocket launcher. Weźmiemy dobrą spróbę na helikoptery. Ja oczywiście będę miał przypuszczalnie pecha i ciężko mi będzie zestrzelić ten helikopter. Ja tak zawsze mam. Jakaś gnida mędziarska do mnie napierdziela. I ścigamy koptera. Mam nadzieję, że uda mi się go... O fuck! Co za francowaty gnój! Mam nadzieję, że uda mi się go w miarę szybko dopaść. Ja pitole, co za degeneruchy pierdolone. No takie rzeczy to tylko w GTA S.A. Nadupczają do nas. Pasowało tylko wyprzedzić, dość sporawo wyprzedzić. Zatrzymać się i spróbować go zestrzelić. Właśnie tak. Zjeżdżaj, frajerze. Kurwa. Że on to tak dopierdzielił, że nie mam czym jeździć, jeszcze życie mi się kończy. Ale piękny hardcore zrobiłem. Mówcie co chcecie. A to Renault spierdala. Dobra. Będzie numer 2. Witam po krótkiej przerwie, a to jest próba numer 3. Tak jest, za drugim razem również mi się nie udało. Ciężka sprawa. Powiem wam, że bardzo, bardzo ciężka sprawa. Może zrobimy troszeczkę inaczej. Od razu się tu wpierdzielimy. O, gin śmieciu. Gin drugi śmieciu. Co ja robią, czy co? No, zdychaj. I ścigamy koptera. Na szczęście mamy jedną gwiazdeczkę. Już nie mamy gwiazdek, więc teraz to nawet lepiej wykombinowałem. No i super, super. Może za trzecim razem mi się jednak uda, bo nie mamy gwiazdek. A nawet nie sądziłem, że tak można to wyczarować.
teraz już wiecie, jak tą misję w razie czego w przyszłości przechodzić. Trzeba się na Hama, na żywca rwać tam do środka, wypluć bebechy gnidą i ścigać tego Torena. Dobra, wyprzedźmy. Ajajaj! Fuck! Przebili mi oponę. Gdzie jest jakiś samochód? Dawaj tego uniaka. Słyszysz? Dawaj tego uniaka. Znowu mi się nie uda, no niech to krew zaleje. Targaj. Targaj polską siłą. Ja też wprowadziłem polski akcent w GTA. Fiata Uno. Było jeszcze Tico, ale Tico usunąłem po którymś tam odcinku, ponieważ strasznie zawieszało grę. Gra ścinała, nawet na Bandicamie. Więc postanowiłem Tico usunąć. Ale było, było. Gdzie on leci? Chce mnie wydymać i leci drugą stroną. Karl, skoczysz tu? No i... To był strzał stulecia. Misja wykonana. Zyskano szacunek. Toreno nie mógł przeżyć tej kuli ognia. Oraz zyskaliśmy 15 bodajże tysięcy. O, tam jakaś część Bobcata została. Jakże mi przykro, że nie jest mi przykro. I Toreno mamy z głowy, jak na razie. Oczywiście nie będziemy go mieli z głowy, ale można go już z naszej listy wrogów usunąć. Tak jest, możemy go usunąć, ponieważ zaczniemy dla niego pracować. Daj mi tego kabrioleta, lala. Bardzo mi się sprzyda. No to co, jadę po kamizelkę. Grzeję po kamizelkę. Następnie... Gdzież ta kamizelka była? Czekajcie, niech nas skumam czaczy, tędy. Następnie zapisuję grę. Co za kurwa tępy Jan. Zapisuję grę. Sprawdzam ilość nagranego materiału. Zobaczymy, czy będzie jeszcze czas na zrobienie czegoś. Cały czas mamy misję dla triady. O, tu jest gwiazdka nawet. Jak chodzisz, durn? Weźmiemy sobie ten samochodzik. Bullet. Nabój. Faktycznie wystrzałowy wozik. Pod górkę się trochę do dupy zbiera, no ale ogólnie jest dobry. Oczywiście stracimy go za chwilę. Kamizelka tradycyjnie blisko bazy. Warto zapamiętać taką lokalizację. A ten już wytarga po trawie. Porządny sprzęciu. Przejedziemy sobie przez peron, a jak co się będziemy drobno szczypać. Zaparkujemy machinę w garażu, jeżeli jest miejsce. Jest miejsce. Za halutu w mordę walą. Zgnieciemy bronię. No i poczekajcie chwilę, sprawdzę sobie ilość nagranego materiału. I syndykat Loco mamy z głowy. Karl mnie zawsze rozbraja. Dobra, widzimy się za chwilę.
Jest jeszcze trochę czasu na zrobienie kolejnej misyjki, więc zrobimy sobie trzecią misyjkę. Krak, boom, boom, więc będzie ciekawie. Carl! You're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Jedź po samochód z podłożonym ładunkiem, aż mi się trochę przypomniał 8-Ball z GTA 3. 8-Ball właśnie nam załatwiał wózki napchane dynamitem. I jest, 8-Ball jest również w San Andreas. Oczywiście, że jest, pokazywałem go odcinki wcześniej jeszcze w tym pierwszym mieście, w Los Santos. Ma swój garaż i wjeżdżając do tego garażu samochód mamy automatycznie napchany materiałami wybuchowymi. Oczywiście nie jest to za darmo, ale naszego 8-Balla umieścili również w zacnej grze, jakim jest GTA San Andreas. Okej, no to jedziemy po wozik. Fabrykę wyżej wymienioną już znamy, no, eskortowaliśmy tam furgon, rozpierdzielając naszą rakietnicą połowę miasta i blokady. Więc fabryka jest nam, ułożenie fabryki znam dobrze znane. Najpierw skoczmy po wózek. Tu jest jakiś garaż. Hey man, is it ready? She's all set. Get in. No i super. It's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Dobra. Super, nieźle wygląda. No, wyjeżdżaj CJ, bo to radio chcę wyłączyć, bo coraz więcej utworów z tych radii mają prawa autorskie. Jak nie wszystkie. Dlatego też zmieniłem początkową melodię, jeżeli oczywiście dodałem jakąś inną. Bo jeszcze nie wiem, na razie nagrywam, a składał będę później. No i w każdym razie tamta muzyka z GTA San Andreas też już ma prawa autorskie, więc nie będzie już na początku czy na końcu filmików. No i czaskamy do fabryki. Tak jak mówiłem, fabrykę już bardzo, bardzo dobrze znamy. Się kondony tu wpychają, a żeby ci tak ten tramwaj rozpierdzielił, co tu jeździ. Kamizelkę mamy z gnatem trochę słabo. Nam się karabiniec kończy. Delikatnie mówiąc. Ale może jakoś damy radę. No parking. Open the gate. Rozwalić tego kretyna. Ten kretyn pas porozjeżdża. Wykorzystaj rampę, żeby wjechać. Wykorzystamy rampę Ensa. No i gdzie my to mamy? Zaparkuj samochód obok kontenerów z chemikaliami. Żebym ja te kontenery jeszcze widział. Widzę je.
Lewy przycisk myszy uaktywnij. Opuść magazyn zanim skończy się czas. No, żebyśmy mieli dużo czasu, to nie powiem. Więc na żywioł opuścimy magazyn. I beast, 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 beast. I jest krak, bum, bum. Okej. Okay. Laboratorium poszło z dymem. Ty kondonie, Franz Party. Mamy czysto. Na razie. A coś mi myszka normalnie się hakuje. Karol, przyspiesz, bo nie ma czasu. Ja mam na was coś takiego, mój kolego. Dało wam rady? Zamknęli bramę. I kij wam. Wiecie gdzie. Ale skąd żeście się tu muminki znalazły? A strzelać to się strzela, a teraz A. Wykorzystamy tą rampę, Rampensteina. Plus, plus. A ten truposz chciał wysiąść przed nim oknem. Ale mu się nie udało. Ale nam udało się rozpierdzielić laboratorium. I syndykat Loco mamy z głowy. Nie oznacza to, że gra będzie przebiegała teraz w jak najlepszym porządku. Wcale nie. Dalej będzie ciężko. Ciężko jak zależy pod jakim kątem będziemy patrzeć. Aczkolwiek kolejną misyjkę mamy z głowy. Misja wykonana, wpadło 25 kawałków. Zwiększono również szacuneczek. To na czym nam zależy. Nie za bardzo widzę, jaką my tu misję mamy do zrobienia. Na razie nam się misje pokończyły, z tego co widzę. Więc poczekamy jeszcze chwilę na telefonik. O wilku mowa. Andale. Mów. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robota, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Karl jeszcze nie wie, kto do niego dzwoni. My już wiemy, oczywiście. Zapaleni gracze i ulubieńcy Karla Johnsona, ci co lubią GTA San Andreas, wiedzą o kogo chodzi. Aczkolwiek już tego gościa nie nazywamy naszym wrogiem, więc skreślamy go z naszej listy i mamy rozblokowane ostatnie miasto, można tak powiedzieć. Ponieważ żeby dostać się na to rancho, musimy mieć odblokowane, jakby na to nie patrzeć, pustynię, miasto. Z miastem nie wiem jak jeszcze jest do końca, ale na pewno pustynię i to wybrzeże mamy odblokowane. Mi zależy, zależy mi dokładnie na tym wybrzeżu, żeby je pozwiedzać, ponieważ jest tam osoba, która również da nam coś fajnego. Na pewno wszyscy już wiedzą o czym mówię. Na razie jeszcze nie będę zdradzał, przynajmniej nie w tym odcineczku. Droga na ranczo jest prosta, główną autostradką, głównym mostem w mieście. Ale myślę, że to zrobimy sobie w następnym odcinku. Jeszcze misje poboczne chyba nam się nie odblokowały. Ja oczywiście sprawdzę
ten punkt to jest nasza, to będzie nasza firma transportowa. Sprawdzę, czy czasem już nie rozblokowały nam się dwie ostatnie misje. Jeżeli nam się rozblokowały te misje, to w następnym odcineczku zrobimy sobie obydwie ostatnie misje transportowe i dostaniemy tu kolejnego złotego dolarka, więc tak zwane stałe zarobki. Nie przeciągać już zbyt długo, save'ujemy, jeszcze ktoś dzwoni, pewnie nasz przyjaciel Seas. Hello? Yo, it's Jethro, nie, man. Jethro. Listen, me and Caesar have used our contacts to like get a wish list of cars, but we'll need to turn them around real quick, dude. Now there's a showroom around the block that's come up for sale, and I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holla at you. O, i zaczynają się misje boczne. Jednak CV Cesar Vilpando. Będziemy musieli kupić ten warsztat. Będziemy tam zbierać fury. Rozblokujemy sobie przy okazji jeszcze Transfender, który się znajduje mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Dokładnie już nie pamiętam, ale mniej więcej w tej lokacji. Nie Transfender, tylko Angel. Będziemy tam tuningować swoje pojazdy. Przy okazji rozblokujemy sobie jeszcze port. Będziemy musieli wózki zbierać z listy. Coś jak w GTA 4 dla Bruce'ego. Można powiedzieć egzotyczne samochody. Ja jeszcze nie powiedziałem, jeżeli będziemy na tym wybrzeżu, jest tu jeszcze jedna szkoła do zrobienia. Szkoła motorowa, również sobie ją zrobimy, ponieważ jest potrzebna do ukończenia gry na 100%, więc już mamy więcej możliwości oprócz misji z fabuły głównej, więc już następny odcinek nie będzie tylko z misjami głównymi. Będzie też coś pobocznego, ale ja już więcej nie zawracam wam głowy. Zapisuję na slocie ostatni lot do Reno. Zapisywanie skończyło się bardzo, bardzo pomyślnie. I ja już lukam w statystyki. Cały czas mamy przydomek log. To dlatego, że nie strzelamy. Tłuszcz bardzo duży. Ja nie wiem, czasem czy jeszcze na siłowni nie skoczę, zrzucić trochę tego tłuszczyku, bo naprawdę to może być bardzo, bardzo uciążliwe. Wytrzymałość nam troszeczkę wzrosła. Szacunek nam powoli z misji na misję rośnie. Również tak jak muskulatura. Prowadzenie pojazdów nam się zwiększyło. No i ten niestety nieszczęsny rower też trzeba będzie podtrenować, ale to jeszcze nie teraz, dopiero jak wrócimy do naszego pierwszego macierzystego, rodzinnego miasta. Osiągnięcia. Katie 91%, więc już niedużo zostało. Michelle 45%. Próby wykonane misji 109%, misje ukończone 71%. I postępy w grze już prawie 45%, a dokładniej 44,92% po prawie 27 godzinach gry. Liczba dni spędzonych przez 104, liczba wizyt w kryjówce 145. A ja wam dziękuję za chwilę uwagi i zapraszam na kolejny odcineczek z serii Wujek Elvis gra w GTA San Andreas na 100%. Trzymajcie się, see ya!